Czym skorupa za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W przypadku Madonny mądrość tego przysłowia trzeba rozumieć chyba jako szereg wydarzeń z jej dzieciństwa, który ukształtował w niej ponadprzeciętną charyzmę i determinację. Gdyby nie splot różnych okoliczności i specyficzna atmosfera środowiska, a także czasów, w których przyszło dorastać przyszłej ikonie popu, prawdopodobnie skończyłaby ona jako typowa amerykańska żona, matka dzieci, być może spełniająca się w jakimś zwyczajnym zawodzie. Tak się jednak nie stało. Przyszła piosenkarka urodziła się o poranku 16 sierpnia 1958 roku w Szpitalu Miłosierdzia w Bay City w stanie Michigan. Choć w różnych biografiach można natrafić na różne wersje, była to sobota. Jej rodzicami byli syn włoskich imigrantów Silvio Ciccone, zwany przez bliskich Tonym, jego żona Madonna z domu Fortin, czy też raczej Fortin z uwagi na pochodzenie z francuskojęzycznej części Kanady. Tony służył w rezerwach sił powietrznych wraz z Dalem Fortinem, który zaprosił go na swój ślub. Poznał tam jego młodszą siostrę Madonnę. Dziewczyna miała wówczas narzeczonego, ale widać musiała to być miłość od pierwszego spojrzenia, ponieważ niedługo potem rozstała się z nim i zaręczyła z Tonym. Małżeństwem zostali w 1955 roku. Przez kolejne 5 lat, począwszy od 1956, rok po roku na świat będą przychodzić ich dzieci. Anthony, Martin, Madonna, Paula, Christopher, a w 1962 roku dołączy do nich Melanie. Rodzina zamieszkała w maleńkim domku przy Thor Street 443 w mieście Pontiac, leżącym niecałą godzinę jazdy od Detroit. Mała Madonna dzieliła pokój z siostrami. Wspomnienia z pierwszego domu rodzinnego wydają się sielankowe. Madonna w jednym z wywiadów opowiadała, jak ojciec wieczorami siadywał na krześle w przedpokoju i czytał bajki wszystkim dzieciom, tak żeby słyszały go będąc w swoich pokojach. Rodzeństwu Ciccone daleko było jednak do aniołków. Przez lata najbardziej dają popalić najstarsi bracia, którzy swoją wątpliwej sławy karierę rozpoczęli od rzucania kamieniami w szyby i rozpalanie ogniska w piwnicy, pognębienie młodszego rodzeństwa, zwłaszcza Madonny i Christophera. Łagodnym wybrykiem jest zawieszenie młodszej siostry za majtki na sznurku do prania. Z czasem jednak poszli dalej, m.in. oblewając jej głowę żywicą, co skończyło się golejem włosów na zapałkę przy akompaniamencie jej płaczu. Lata później, kiedy rodzina przeprowadzi się do Rochester Hills, a nastoletni Anthony i Martin dostaną od ojca wiatrówkę, nastraszą dla żartu Madonny i Christophera bronią, a ci w popłochu uciekną na znajdujące się za domem bagna, gdzie spędzą cały dzień. Wbrew obiegowej opinii religijnych obłąkańców, dopatrujących się we wszystkim obrazy uczuć religijnych, jakoby artystka obrała sobie pseudonim, by naśmiewać się z Matki Boskiej, imię Madonna otrzymała dziewczynka na chrzcie. W dodatku jako najstarsza córka otrzymała je ona po matce. Dla odróżnienia dwóch Madon Ciccone, młodsza w dokumentach dostaje drugie imię Louise, ale bliscy mówią do dziewczynki Noni. Madonna seniorka jest ideałem żony z lat 50. pracującą matką i gospodynią domową. Zawodowo pracuje w miejscowym szpitalu jako technik rentgenowski. Po pracy z kolei opiekuje się domem i zgrają niesfornych dzieciaków. Pani Ciccone jest niesamowicie religijną i konserwatywną osobą. Pewnego dnia rodzinę odwiedza krewna. Kobieta ubrana jest w dżinsy, na co pani domu reaguje atakiem szoku. Odwraca wszystkie obrazy świętych i figurki twarzą do ściany, aby nie musiały oglądać tego aktu zgorszenia. Stąd wiele lat później na okładce Like a Prayer, płyty dedykowanej matce, znalazła się talia Madonny z widocznymi dżinsami. Dżinsy bowiem jeszcze w latach 50. kojarzą się głównie z robotniczym strojem mężczyzn. Nosili je bowiem przez wiele lat górnicy w kopalniach złota. W 1962 roku dzieci zaczynają odczuwać dziwną atmosferę, ale nikt niczego im nie tłumaczy. Mama coraz częściej znika, jeżdżąc do rozmaitych lekarzy. Kiedy bawi się z nimi, coraz częściej musi odpocząć. Pewnego dnia jest tak zmęczona, że chociaż córka niemal siłą wymusza na niej zabawę, kobieta zaczyna płakać. Być może czuje, że chciałaby się bawić z dziećmi, ale jej zdrowie na to nie pozwala. Kilkuletnia Madonna na zawsze zapamięta to wydarzenie i uczucie strachu, jakie wywołała w niej wówczas kruchość matki. Pani Ciccone kilka tygodni wcześniej usłyszała mrożącą krew w żyłach diagnozę. Rak piersi.
Jest w ciąży i chcąc urodzić dziecko, decyduje się poczekać z leczeniem, ponieważ to może zaszkodzić noszonej przez nią córce. Kiedy Melanie przychodzi na świat, na jakiekolwiek próby leczenia jest już za późno. 1 grudnia 1963 roku Madonna Ciccone jest otoczona najbliższymi. Nie może już przełykać, ale prosi o hamburgera, co dzieci uznają za zabawne. Niedługo potem zaczyna się czuć gorzej. W powietrzu czuć dziwną atmosferę. Wszyscy płaczą. Krewni z kolei po kolei zabierają dzieci jedno po drugim i wychodzą ze szpitalnej sali. Po prostu gromadkę rozdysponowano między ciotki, wujków oraz dziadków. Dziewczynka po raz ostatni widzi matkę leżącą w trumnie. Jej uwagę zwraca coś niepokojącego w okolicach ust zmarłej. To szwy, którymi zaszyto jej wargi, aby te najzwyczajniej nie otworzyły się, podczas gdy ciało spoczywać będzie w otwartej trumnie. Obraz ten powróci w twórczości Madonny dwukrotnie. W klipie O Father i na okładce albumu Madame X. Szczęśliwe do tej pory życie 5-letniej dziewczynki zostaje wywrócone do góry nogami. Po latach Madonna wspomina, że nikt nie wytłumaczył jej ani rodzeństwu, co się stało. Przyszła artystka miewa koszmary, w których ludzie rzucają się na nią i duszą. Nie rozumiejąc sytuacji, wpada w panikę, że niedługo straci też ojca. I hadn't been to the cemetery since I was a young girl. We used to go right after she died. I don't know, my mother's death was just all a big mystery to me when I was a child, and no one really explained it, so. What I remember most about my mother was that she was very kind and very gentle and very feminine. I mean, I don't know, I guess she just seemed like an angel to me, but I suppose everybody thinks their mother's an angel when they're 5. I also know she was really religious, so I never really understood why she was taken away from us. It just seemed so unfair. I never thought that she had done something wrong, so oftentimes I'd wonder what I'd done wrong. W niektórych kręgach kultury powtórne małżeństwo wdowca jest w oczach dzieci aktem zdrady przeciwko ich zmarłej matce. Właśnie tak widziała sprawę po śmierci matki Madonna. Dziewczynka stara się wypełniać wszystkie domowe prace już od najmłodszych lat, aby tylko ojciec nie pomyślał, że któraś z zatrudnionych do pomocy kobiet może się przydać nie tylko w roli niańki, ale także jako pani domu. Większość pomocy domowych jednak po prostu nie daje rady z piątką rozwydrzonych dzieci, z których najstarsze mają w głębokim poważaniu dyscyplinę, a najmłodsze są de facto niemowlętami. Ale pewnego dnia w domu rodziny pojawia się Joan Gustafson. Zanim Madonna zdążyła się zorientować, na palcu kobiety znalazła się obrączka, a niedawna niańka kazała teraz do siebie mówić mamo. Dla przyszłej piosenkarki to kolejna trauma. Córeczka tatusia straciła ojca. Joan wie doskonale, że w tym domu można utrzymać ład wyłącznie wprowadzając reżim. Każde z dzieci ma codziennie do wykonania listę obowiązków. Najmniejsze nawet nieposłuszeństwo karane jest zakazem oglądania telewizji i szlabanem na wyjścia. Kiedy któreś z dzieci pyskuje, ojciec zabiera je do łazienki, gdzie dla przykładu szoruje język mydłem, jakby chciał w ten sposób pozbyć się brzydkich słów. Dla nastoletniej Madonny Joan to wróg numer jeden. Nie przepuści okazji, by dopiec macosze. Najczęściej wojny wybuchają o ubiór. Madonna chciałaby mieć ładne stroje, ale Joan z oszczędności sama kupuje materiał i szyje wszystkim córkom takie same sukienki. Madonna krótko, bo zaledwie przez rok, cieszyła się statusem córeczki tatusia. Wtedy bowiem na świat przyszła jej młodsza siostra Paula. Jak jednak przyznaje Christopher Ciccone, brat artystki w swojej książce Moje życie z Madonną, Silvio Ciccone miał wyraźną słabość do najstarszej córki i chociaż nigdy tego nie przyznał, zdawał sobie sprawę, że zawładnęła ona jego sercem bardziej niż inne dzieci, bo spośród nich była najbardziej podobna do jego zmarłej żony. Wizerunek ojca w opowiadaniach Madonny ewoluował na przestrzeni lat, jednak artystka sama przyznaje, że kiedy została matką, na własnej skórze odczuła, co to znaczy być rodzicem. To znaczy chcieć obronić swoje dziecko za wszelką cenę.
Przez lata nie rozumiała bowiem, że u podstaw ich sporu w młodzieńczych latach leżała troska o nią i strach przed tym, że świat, w którym zdecydowała się żyć, zada jej cierpienie. Trauma spowodowana śmiercią matki sprawiła, że Madonna jako dziecko miewała koszmary. W nocy bardzo często płacze i przychodzi do ojca, czując się bezpiecznie tylko, kiedy pozwala jej zasnąć w jego łóżku. Nie do końca rozumie, co się stało, jednak zaczyna odczuwać paniczny strach, że niebawem straci też ojca. Silvio Ciccone jest surowy, ale sprawiedliwy. Swoje dzieci nagradza kieszonkowym za dobre stopnie, ale za nieposłuszeństwa i pyskowanie karze. W 1978 roku Madonna podejmuje decyzję, która dla ojca jest jawnym znakiem, że córka postradała zmysły. Jednak ona sama w głębi czuje, że tego właśnie potrzebuje, że jeśli ma odnieść sukces, to nie chodząc na zajęcia baletowe na studiach. Rzuca je i postanawia wynieść się do Nowego Jorku. Na początku kariery Madonna w temacie pochodzenia ma niewiele do powiedzenia. O macosze nie wspomina wcale, a ojciec funkcjonuje w jej opowiadaniach jako pracownik fabryki. Rzeczywistość jest jednak nieco inna i wygląda na to, że ta drobna manipulacja to zabieg wytwórni, aby piosenkarka przypodobała się robotniczemu środowisku. W rzeczywistości jednak rodzina żyła na dość wysokim poziomie. Silvio Ciccone był bowiem nie szeregowym pracownikiem fabryki, a inżynierem w fabryce Chryslera. Według Christophera, Madonna jawnie kokietowała ojca. To on był jej celem i polem podświadomej wojny podjazdowej, którą prowadziła z macochą. Ta jednak umacniała swoją pozycję, bowiem do rodziny dołączyły kolejne dzieci – Jennifer i Mario. Po latach ojciec jest niemal świętą figurą w opowiadaniach Madonny, tak jakby chciała w ten sposób podkreślić, że jest on jedynym prawdziwym rodzicem, nawet jeśli Joan kazała siebie nazywać matką. To jemu zadedykuje swój pierwszy album, kiedy już odniesie pierwszy sukces. Kobieta, która śpiewała Like a Virgin w temacie cnoty i przyzwoitości, od zawsze musiała mieć niekonwencjonalny punkt widzenia. Babci obiecuje, że nie będzie biegać za chłopcami i będzie kochać Jezusa, ale jej ekscesy w szkole przyprawiają prowadzące placówkę zakonnice o przerażenie. Dziewczynka na placu zabaw zwisa z drążków głową w dół tylko po to, by pokazać chłopcom majtki. Wie, że w ten sposób przyciąga uwagę, a od najmłodszych lat tego właśnie chce. W czwartej klasie przypuszcza atak na chłopca o imieniu Tommy, zmuszając go do całowania. Wraz z przyjaciółką Carol Belanger spinają się na przyklasztorny mur, z którego obserwują zakonnice zdejmujące habity. Z zaciekawieniem stwierdzają obecność włosów na głowach sióstr. Zakonnice wydają się jednak przepiękne, dostojne, a przy tym doskonałe. Dziewczynka marzy, że pewnego dnia dołączy do zakonu, być może rekompensując sobie w ten sposób brak matki. Obie z Carol są jednak dalekie ideału. Na niedzielne msze mają w zwyczaju zakładać wyłącznie płaszcze. Nagie pod nimi wymieniają porozumiewawcze spojrzenia i chichoczą do siebie na odległość, bo tylko one znają prawdę. Jak sama Madonna wspomina, dojrzewać zaczęła bardzo wcześnie, około 10 roku życia. Kiedy spostrzegła to macocha i próbowała uświadomić pasierbicę, ta akurat myła naczynia. Rozmowa jest tak krępująca, że za każdym razem, gdy Joan wymawia słowo penis, Madonna odkręca wodę i stara się zrobić jak najwięcej szumu. Na ten pierwszy raz musiała jednak trochę poczekać. Kiedy miała 15 lat, zaczęła się spotykać z Russellem Longiem. W kwestii miejsca, w którym miało do tego dojść, są rozbieżności. Część biografów uważa, że miało to miejsce na tylnym siedzeniu jego Cadillaca, inni zaś, jak Christopher Anderson, że miało to miejsce pod nieobecność rodziców w domu ówczesnego chłopaka Madonny. Informacja ta jest o tyle bardziej wiarygodna, że ma pochodzić od samego Longa, który opowiedział o zdarzeniu Andersonowi. Zdaniem Christophera, brata Madonny, ich ojciec nie miał nic przeciwko wyborowi artystycznej drogi przez swoje dzieci, bo w młodości był świadkiem nieszczęścia swojego brata, którego rodzice zmusili do porzucenia marzeń o zostaniu malarzem. Być może dlatego Silvio Ciccone nigdy nie zabraniał córce tańczyć i śpiewać, choć, jak wspomina sama artystka w I'm Going to Tell You a Secret, wolałby zapewne, żeby wybrała bezpieczną pracę na etacie. Już od najmłodszych lat Madonna wykazuje zainteresowanie tańcem.
Zachowało się zdjęcie z 1963 roku, na którym kilkuletnia Madonna występuje jako mała baletnica. Dziewczynka właśnie w tej formie ekspresji czuje się najlepiej. Być może to po matce, która we wczesnej młodości również ćwiczyła balet. You posted this. What age are you here? 5 or 6, yeah. And that's a talent show. That was the beginning of my career as a performing artist. Did you win? I did not. I'd love to know who won. She's dead now. She died under mysterious circumstances. It was a terrible playground accident. Przepełniona kompleksami szara myszka poznaje na zajęciach tanecznych Christophera Flynna. O 28 lat starszego geja, od którego, według jej relacji, po raz pierwszy w życiu usłyszy, że jest piękna. Między uczennicą a mentorem wykształca się nić porozumienia, która po latach przerodzi się w przyjaźń. Zanim jednak pasja stanie się sposobem na życie, szkoła, do której chodzi przyszła gwiazda, organizuje konkurs talentów. Biografowie twierdzą na ogół, że miało to miejsce w szkółce Świętego Andrzeja, ale Christopher Ciccone na łamach swojej książki twierdzi, że pamięta dokładnie, że miało to miejsce w West Junior High School. Uczniowie prezentują na ogół typowy dla tego rodzaju konkursów program. I nagle na scenę wchodzi Madonna i jej przyjaciółka Carol. Obie mają na sobie jedynie top i shorty, ale od stóp do głów pokryte są fluorescencyjną zieloną i różową farbą, przez co wyglądają, jakby były nagie. W głośników rozlega się popularna piosenka zespołu The Who. Rodzina Madonny jest oniemiała. Ojciec ze wstydem opuszcza kamerę. Rochester Adams High School, szkole, którą Madonna rozpocznie w 1972 roku, zostaje przyjęta do drużyny cheerleaderek. Ponadto wraz z koleżankami i kolegami zakłada koło teatralne The Thespians, w którym reżyseruje i grywa, m.in. w Czarnoksiężniku z Krainy Oz. Śpiewa także w szkolnym chórze i z polecenia ojca chodzi na lekcje gry na fortepianie, ale nie przepada za nimi. Jej największą miłością pozostaje taniec. W 1976 roku zaczyna studia na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Otrzymuje także stypendium taneczne w szkole Alvina Ailey'a w Nowym Jorku, gdzie spędza 6 tygodni na warsztatach tanecznych w ciągu wakacji. Wkrótce za zaoszczędzone pieniądze kupuje bilet w jedną stronę do Nowego Jorku. Przyjaciół prosi, aby zawieźli ją na lotnisko do Detroit. Ale to już początek zupełnie innej historii. Wydarzenia z dzieciństwa oraz środowisko, w którym człowiekowi przyszło się wychowywać, mają niby oczywisty wpływ na dorosłe życie człowieka, ale w przypadku wielkich gwiazd nierzadko jest to okres, który umyka uwadze odbiorców. Być może to jednak tam tkwi klucz do zrozumienia charakteru idola i podejmowanych przez niego decyzji. Co zatem można powiedzieć o wpływie dzieciństwa na dorosłą Madonnę? Dorastanie w dużej rodzinie prawdopodobnie nauczyło ją sztuki przyciągania uwagi, wyróżniania się, aby podkreślić swoją indywidualność. Surowe, katolickie wychowanie w patriarchalnej rodzinie skłoniło Madonnę do zadawania pytań i niezgody na niesprawiedliwość wyjaśnianą siłą wyższą. Wydarzeniem granicznym była bowiem śmierć matki, której wiara nie zdołała ocalić. Być może to właśnie to wydarzenie przekłada się na nieustanne poszukiwanie siebie, własnej drogi, własnego miejsca. Zdaje się, że właśnie to poszukiwanie i stawianie pytań jest motorem napędowym Madonny i to one w połączeniu z jej determinacją i wytrwałością dały fundament jednej z najbardziej fascynujących postaci w historii popkultury.